Witamy serdecznie, trochę z przygodami technicznymi, drugie podejście do dzisiejszego nagrania, wasza ulubiona gorzka jagoda, z tyłu widzę, że liże się piesek, tym razem nie będzie chyba nam przeszkadzał, bo już tak chyba do przysypiania mu tam idzie, jak to wygląda? Wygląda tak, że byliśmy właśnie na spacerku, a szczeniak nie na darmo się nazywa szczeniak, no zrobił co trzeba i spokój. Dobrze, no to w takim układzie, co wiem, że o zagrożeniach będziemy mówili, ale tak dokładnie? A tak dokładnie to najpierw o równowadze, bo wiecie, ta równowaga to jest taka fajna rzecz i w filozofii Tao, i w filozofii chińskiej, i w naszej naturze, w naszej przyrodzie ciągle wszystko dąży do równowagi. Mamy jakiś ekosystem, czyli jakiś układ roślin, zwierząt w danym miejscu, i on zawsze dąży do równowagi, a z zewnątrz są takie szpileczki, ciach, 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 które tę równowagę zakłócają. A to za gorąco, a to za zimno, a to susza, a to z kolei za mokro, a to coś tam. I już równowaga to jest zaburzona. Rośliny osłabione i wtedy zwykle są ataki chorób i szkodników. Piesek rozrabia. To zwykle są ataki chorób i szkodników, które są, następnie jest na to reakcja, tak jak ciała odpornościowe w organizmie, to jest niesamowite, wiecie, to jest takie porównanie z naszym organizmem i z układem odpornościowym, że w zasadzie, tak jak mówili dawniej alchemicy, tak jak na górze, tak i na dole. Zbój, spokój. Także na przykład mamy osłabione rośliny i mamy atak szkodników. Od razu budzą się wszystkie drapieżniki i się rozmnażają te, które szkodniki niszczą. My mieliśmy kiedyś taki przypadek. Posadziłam jakąś roślinę, no to były karczochy, ale to już nieważne, to z każdą rośliną mogło być. I te karczochy zostały bardzo, ale to bardzo zaatakowane przez mszyce. Ja znam masę środków, które wyszukałam na początku naszej przygody z ziemią i coś tam przygotowałam. Ale tak, jednego dnia wyjechaliśmy gdzieś, drugiego i trzeciego dnia padało i to strasznie, nie mogłam nic zrobić w ogrodzie. A czwartego dnia jak poszłam, zaczęłam się przyglądać i patrzę, że tam wśród tych mszyc jest cała masa biedronek i złotooków, które je usuwają. No i dobrze, że się wstrzymałam z tymi opryskami, bo bym sobie pomocników wytruła. I zostawiłam tak. W ciągu 2-3 dni nie było śladu po mszycach. A przy okazji, jak już się wylęgły armie tych pomocników, to polikwidowały mszyce wszędzie, gdzie były. Czyli pierwsza rzecz jest taka, żeby się nie spieszyć za bardzo, tylko obserwować, bo czasami przyroda sama w sobie zwalcza. I my do takiej równowagi, do takiego zapewnienia, żeby ten układ nasz miał możliwość równowagi, powinniśmy dążyć. Stąd ja tak szeroko opowiadałam o tych żywopłotach, które są taką skórą ogrodu i ją chronią. Stąd opowiadałam o konieczności oczka wodnego, gdzie z takim łagodnym wejściem, gdzie się wylęgają nam żabki, które będą, czy ropuszki, które później będą nam zjadały ślimaki, różne inne szkodniki. Po prostu to wszystko musi mieć zapewnione swoje miejsce, tak jak w naturze. Ale mimo wszystko ogród jest najbardziej wymagającym ekosystemem. Nigdzie i gleba, i rośliny nie są tak mocno jakby dopingowane jak w ogrodzie. I dlatego na początku zwłaszcza, kiedy zakładamy nasz ogród, możemy mieć kłopoty. Możemy mieć kłopoty ze szkodnikami rozmaitej maści, z chorobami i nie trzeba, żeby nas to odstraszało i nie trzeba też, żebyśmy się od razu rzucali na jakieś środki chemiczne czy inne, bo czasami naprawdę kusi, wiesz? Myśmy na początku mieli atak nornic. To było chyba w drugim roku. Miałam przepiękny, taki duży pole truskawek i tam się porobiło jak na zaminowanym terenie. Człowiek szedł i się zapadał prawie po kolana.
Nornice często są mylone z krytami, ponieważ one robią bardzo podobne kopce i bardzo podobne korytarze, tyle że ich korytarze są płytko pod ziemią. No mój mąż, który jest w ogóle niecierpliwy i chce wszystko na już i zaraz, próbował rozmaite środki, próbował odstraszawcze, ultradźwiękowe, próbował coś czymś tam zadymiać nory i ja się z nim kłóciłam, że ja żadnych trujących dymów nie chcę, bo to nie druga wojna, a my nie naziści. Ale, no i jakoś tak poszło, że nic nie pomagało. Dopiero kiedy się wprowadziła do mnie na pryzmę kompostową rodzina ze Skrońców, bardzo szybko był święty spokój z nornicami. Znaczy troszkę ich jest. Tam gdzie niegdzie czasami, zwłaszcza w tunelu mi czasami trochę rozrabiają, ale one też są potrzebne. Też dobrze, żeby były, ale nie w nadmiarze. Czyli pierwsza rzecz to jest nasze dążenie do równowagi, odtworzenie w miarę możliwości naturalnego ekosystemu, sianie warzyw pomieszanych, nawet na jednej grządce 2-3 gatunki, zgodnie z tabelką roślin, które się lubią albo się nie lubią między sobą, to dobrze tak zrobić. Oczywiście krzaki, zarośla, tam gdzie kwiaty takie otwarte, żeby był otwarty nektar i pyłek. Nie pełne, tylko takie proste, żeby sprowadzić użyteczne owady. To wszystko nam pomoże. I czasami po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo kiedyś usłyszałam, że prawdziwa równowaga w ogrodzie, w warzywniku się tworzy przez 7 lat. Po 7 latach już to jest tak naoliwione, że to idzie samo, mniej więcej. Ale ja powiem, że szybciej, jakieś 3 lata, czasem 4, zależy co robimy. I po prostu przyglądajmy się i zauważajmy, jeśli mamy naprawdę uporczywe ataki jakichś chorób czy szkodników, czy coś nie zrobiliśmy źle. To tak jak nasz organizm jak choruje, to najpierw się przyjrzyjmy, czy my zdrowo żyjemy. A nie od razu lećmy brać jakieś antybiotyki, czy bardzo silne leki. Tak samo z ogrodem, czy mamy zapewnione to, żeby była jego własna odporność. Jego własne przeciwciała, które będą zwalczały to, co jest nam niepotrzebne. To może troszkę czasu zająć, ale rezultaty są spektakularne i przynajmniej nie mamy trucizny w glebie i gdzie indziej, także to jest ważne. Poza tym może tak być, że na przykład roślina, która uporczywie nie chce u nas rosnąć, po prostu to jest miejsce nie dla niej. A jeśli wszystko robimy dobrze, wszystko zapewniamy tak, jak ona chce, wszystko już przejrzeliśmy, wszystkie możliwe czynniki, to znaczy, że po prostu nie odpowiada jej tu miejsce i wtedy tutaj jest taka miękki kobieca sposób działania, bo mężczyzna to będzie walczył do końca. Nie, ja zrobię tak, tak musi być, bo ja tak chcę. A kobieta powie, no trudno, nie chcę, to nie chcę, co innego posadzę. Więc spróbujmy takim miękkim sposobem podchodzić wtedy. Widać go. Spróbujmy takim miękkim sposobem podchodzić, że dobrze, na razie zrezygnuję, a zobaczymy później. Albo naprawdę znajdę taki sposób, żeby bez jakiejś całej armii sztucznych wspomagaczy to mieć. Na przykład ja miałam kłopoty tutaj z pomidorami. U nas jest chłodno, u nas są noce bardzo zimne, już od sierpnia, Podhalan. U nas są noce bardzo zimne już od sierpnia i zawsze, wiesz, hodowałam pomidory, już były takie śliczne, już gotowe do dojrzewania, ciach zaraza po pomidorach. No i jedyny sposób tutaj w naszej okolicy, żeby mieć pomidory, to są tunele. A ja na początku byłam taka bardzo eko, nie, plastiku u mnie nie będzie. No trudno, trzeba było się pogodzić z tym plastikiem, w tej chwili mam poliwęgla, no nie wiem, czy to lepiej, ale może. I mogę mieć tylko w tunelu. Tam mogę, jak się noce robią zimne, mogę je zamykać na noc. Także te wirusy przenoszone wiatrem tak łatwo nie dochodzą.
No i to jest jedyny sposób na to, żebym tutaj miała swoje, nie? Ale hoduję takie bardzo fajne, stare odmiany, także żadna handlowa się nie umywa. Są w internecie osoby, które sprzedają stare odmiany pomidorów, nie GMO, nie F1, tylko takie już ustalone. I te można zbierać sobie nasionka, rozsiewać na następny rok, albo próbować nowe. I bardzo mi się podoba ekonomicznie, bo są w malutkich saszetkach po 10 nasionek. I cena jakaś śmieszna, 3, 4, 5 zł, no może teraz więcej. I wtedy można sobie po kilka odmian posadzić i cieszyć się. Także trzeba bardzo, bardzo uważać na to, co robimy i trzeba nie zniechęcać się. Ja na początku wertowałam cały czas rozmaite książki, pisma po polsku, po francusku, bo niestety angielski nie władam, gdzie była mowa o tym, jak leczyć, jak chronić. I wiecie co, ja sobie dałam spokój. Naprawdę dałam sobie totalnie spokój, bo doszłam do wniosku, że jeśli ja zadbam o to, żeby i ziemia, i otoczenie było zdrowe, żeby ta cała armia pomocników miała gdzie się wykluwać i żyć, to sobie poradzę już i z tym. W tej chwili mam kilka takich niezawodnych środków, po które czasami muszę sięgać. Jednym z tych niezawodnych środków to jest zapobieganie, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. I jest taka bardzo ciekawa rzecz, w którą długo nie wierzyłam, ale jak zaczęłam stosować, to uwierzyłam. Opryski drożdżami. Drożdże zapobiegają chorobom grzybowym, więc jeśli mamy chłodne i wilgotne lato, albo gorące i wilgotne, w każdym razie wilgotne, to warto sobie przelecieć po tym wszystkim, co się boi grzybów. No tak, siuraka prezentuję. O. Więc warto przelecieć sobie opryskami to jest za 3 zł, a z jednej kostki pół hektara możemy opryskać. I jak to się dokładnie robi, znajdziecie w internecie, przepisów jest masa. Ja nie będę mówiła. Drugim takim środkiem, którego używamy, to głównie na winorośl, ponieważ w takim klimacie, jak u nas jest, my mamy winorośl deserową, mamy kilka różnych gatunków i no i na ogół udaje się nam zebrać. To zależy jeszcze od roku. Jeśli nie ma szarej pleśni, to mam bardzo piękne zbiory. Ja nawet konfitury robiłam z winogron. To jest miedzian. Z nim trzeba ostrożnie, bo to jednak metal ciężki, ale jest bardzo, bardzo dobry, żeby zapobiegać właśnie wszystkim chorobom winorośli, także czasami ziemniaków. Ja ziemniaków nim nie pryskam akurat. Trzecim takim środkiem, którego czasami używam, ale czasami, tylko wtedy, kiedy potrzeba, to jest środek dozwolony w rolnictwie ekologicznym, pewien wyciąg z bakterii, który nazywa się Spintor. I jego stosuję w dwóch przypadkach. Na dwie plagi, na które naprawdę żadnych naturalnych środków nie znalazłam. To jest stonka i bielinek kapustnik. Stonka jest nierodzima. Ona przywędrowała zza morza razem z ziemniakami i w zasadzie u nas nie ma wrogów. Jedynym naturalnym wrogiem stonki w Polsce to są bażanty. No ale jeśli ktoś ma ochotę, no to może sobie hodować, jeśli dużo ziemniaków ma. Bażanty mu czyściutko wyczyszczą. Tak jak mam przyjaciółkę, która mieszka na Lubelszczyźnie i ja tutaj się skarżyłam, że mam tą stonkę paschudną, już mi wyłazi, a ona, a u mnie stonki nie ma, u mnie stonki nie ma i tak dalej. Ja mówię, bo masz bażanty. No tam rzeczywiście jak się jedzie, to wszędzie przy drogach widać bażanty chodzące. A ona, a nie ma, nie ma, nie ma. A później mówi za kilka dni, a wiesz, są. Poszłam i tam była samica, a może i dwie z całą gromadą młodych. Spod nóg mi się wyrwały. No mówię, widzisz, wyjadły ci, wyczyściły, tylko im podziękuj za to. Ale jeśli nie mamy bażantów u siebie pod ręką, żeby je wpuścić, to właśnie używamy Spintora i on jest radykalny. Wystarczy raz tak wieczorkiem popryskać, stonka nam opadnie.
I w drugim wypadku, kiedy je stosuję, to jest pielinek kapustnik. Nie wiem dlaczego, mimo że on jest rodzimy, to jak znajdzie dobre warunki, jak znajdzie, że tam jest pole kapusty i nie musi gdzieś sobie tych roślin kapustnych szukać w połące, to potrafi tak napaść, że w ciągu kilku dni kapusta jest zjedzona zupełnie do siataczki, nie rośnie, a i tylko smród się rozchodzi straszliwie tych odchodów przetrawionych z kapusty. No i tam spintor też sobie działa. A w ogóle to, wiecie, miałam taką przygodę z bielinkiem kapustnikiem. Napisała do mnie kiedyś pewna pani, bardzo, bardzo taka ekolo, ale też bardzo za życiem. Ona nie robaczka, nie rozgniecie, nic nie zrobi. No i zaczęła mi się skarżyć, że ma tyle tych bielinków, a chciałaby sobie uhodować czy kapustę, czy to, co jest teraz modne, jak to się nazywa. Takie zielone liście, jarmuż. A no i się okazało, że ona od lat, jak się u niej pojawiły gąsienice, to ona je zbierała z tych kilku przeznaczonych dla siebie, a przenosiła obok na takie przeznaczone dla nich. No i sobie zrobiła hodowlę. No ale w jej wypadku nie było mowy. Ona niczym ich nie będzie truć, ona ich nie będzie zbierać i wyrzucać, nie będzie ich zabijać. To mówię, słuchaj, no to jedyny sposób, jeśli ty chcesz mieć tych kilka jarmuży dla siebie, to jest zbudować taką klatkę z przewiewnej tkaniny, postawić ją przynajmniej w tym okresie, kiedy zaczynają latać kapustniki, i niech ta kapusta sobie rośnie w klatce. Taką jakby mini tunel, ale z tkaniny przewiewnej, tylko takiej nieprzepuszczającej. Tego, bo one akurat są dosyć duże, te motylki, i to na nie działa, bo niektóre malutkie są takie, że przechodzą. No ale nie, bo ona nie może, bo tam jakieś przepisy sąsiedzkie są w tej dzielnicy, gdzie mieszka. Ona mieszkała za granicą. I będą mówić, że brzydkie. No ja nie uważam, żeby były jakiekolwiek przepisy, które zabraniają ci kawałek tuneliku postawić, zwłaszcza jeśli to jest ładne i estetyczne. No i tak się znaleźliśmy, że tak powiem, w impasie totalnym. Nie wiem, czy ona dalej robi te hodowle bielinków u siebie, czy nie, ale ona je hodowała dosłownie i się dziwiła, że ich co z roku na rok jest coraz więcej. No więc w takich wypadkach to naprawdę już nic nie można. No. Przyroda nie jest czymś miłym, łagodnym i takim... Ona zabija, ona potrafi bardzo dobrze zabijać, hoduje drapieżniki. I my musimy, jeśli chcemy za siebie coś wyrwać, musimy czasem się też prowadzić przynajmniej częściowo jako drapieżniki. I dlatego ja nie mam żadnych tam zaburzeń sumienia, kiedy ten spintor stosuję i mi gąsienice umierają od tego. Albo one, albo ja. To jest i tak nigdy ich wszystkich nie wytłukł. A na naszym terenie on jest ogromny, mają gdzie się rozwijać, gatunek przeżyje spokojnie, a to co dla mnie, to jest dla mnie. Następnie, to nie jest tak, że my będziemy narażeni na same zło, na same choroby, będzie się nam udawało, dużo rzeczy się będzie udawało na początku, tylko po prostu, że później będzie łatwiej. Jak już wypracujemy dobrą glebę, jak już sobie sprowadzimy to, co trzeba do ogrodu, i tu z kolei też ludzie, ojejku, a tutaj są pająki, a tutaj są węże, ja się boję węży i tak dalej. Mieszczuch, co on robi w ogrodzie w ogóle? Nie możemy tak. To wszystko ma prawo było przed nami, wszystko żyło przed nami, wszystko będzie żyć po nas i ma prawo być na tym kawałku. To my jesteśmy intruzami. Nie oni, oni tutaj powinni być, one tutaj były od zawsze i pozwólmy im żyć, a wtedy będziemy mieli tę równowagę, ten organizm odporny, na który dopiero jakieś choroby, no super. Teraz musimy się liczyć z tym, że będziemy mieli anomalie klimatyczne, coraz większe, już są. I trzeba się do tego przystosować i jedyne, co mogę radzić jako paradę na to, siejmy jak najwięcej różnych rzeczy. Nie stawiajmy na trzy gatunki, tylko jak najwięcej, zawsze coś się uda. Jedno nie wyjdzie, to drugie wyjdzie.
i bądźmy tak jakoś przy tym. Nie, czasami widać, że to trzeba przykryć, tu trzeba pomóc, tu trzeba chwasty usunąć. Oj, w tej chwili coś mam z chwastami. Ale ja właśnie ludzie się dziwią, bo ja przepadam. Bardzo lubię to siedzieć sobie i wyrywać chwaściorki. Większość ludzi tego nie lubi, a dla mnie to jest takie odpoczynkowe. Nareszcie mój kręgosłup odpoczywa, nie muszę fizycznie jakichś ciężkich rzeczy robić. A poza tym rezultat widać od razu i po prostu widać, jak te rośliny odżywają. To, że ja wcześniej mówiłam, że czasami dzikie rośliny, które nazywamy chwastami, się przydają w ogrodzie, to nie znaczy, że trzeba im pozwolić zagłuszyć to, co jest nasze. Po prostu one gdzieś tam sobie przy brzegu, jak na ścieżce przy brzegu rosną, no to niech sobie rosną, ale sam młodym siewkom, młodym sadzonkom trzeba zapewnić miejsce. Ale nie wpadajmy też w paranoję, że ogród ma być zawsze wypielony gładziutko, jak buźka celebryty i tak dalej. To powinno być tak spokojnie. Spokojniej i wtedy wszystko będzie dobrze i wtedy wszystko będzie nam rosło. Dziękuję, to by było na tyle. Słucham. Haha, chciałabyś już skończyć. Ja ci powiem swój taki przykład, bo akurat też tą równowagę próbuję utrzymać, ale moim problemem, przynajmniej na jesieni, bo jarmuż mi trochę takie większe bielinki, to znaczy takie syrenki, znaczy sarenki przyszły sobie i zrobiły sobie paśnik i wszystko mi wyżarły. A jak już posiałem trochę swoich rzeczy, to też zauważyłem, że te młode pędy też były obgryzane. Więc niestety musiałem zastosować barierę mechaniczną, czyli po prostu płotek stawiłem, ale mówią, że 20 czy 50 to może być co najmniej za mało, bo no niestety skoczkowie to są całkiem nieźli. Także tutaj jak chcecie być w równowadze z przyrodą, to pamiętajcie, że przyroda czasami potrafi nawet przeskoczyć i no nawet całkiem spore bariery. To jest jeden temat. A drugi temat to ten, który wiem, że u ciebie specjalnie się, chociaż nie, ogórki, jeśli chodzi o ogórki, to wiem, że ty nie umiesz robić, czy ci się nie udają? Nie, ja hoduję i mam bardzo dobre, natomiast no jakoś tak nie umiem kisić. O. Wiem już wszystko, co trzeba, bo miałam bardzo dobrą szkołę, miałam świetną kucharkę, babcię i mamę. I nawet one swoją metodę robiły i jakoś tu nie za bardzo wychodziło, nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie w powietrzu mojego domu są jakieś takie bakterie, które sprzyjają na przykład rośnięciu chleba, a ogórkom już nie za bardzo. I z tym, no zobaczymy. Ale rosnąć to mi rosną. No właśnie o to chodzi. A wiem, że z ogórkami to tak różnie bywa, bo one też mają taki czas, kiedy ogórki nagle ni stąd, ni zowąd się robią takie poskręcane, to mącznik rzekomy? Upał. Mogą być choroby. Mączniak, ale oprócz mączniaka są inne. Wiesz, ja nie znam wszystkich nazw chorób. Ja nie znam z widzenia, one na ogół się robią poskręcane wtedy, kiedy się rzuca taka rdza na liście. To nie jest mączniak, to jest coś innego. Mączniak to są takie białe plamy, jakby mąką posypane. Mogą być nematody, może to być coś innego. Nie wiem, ja widzę jakieś choroby, ale często nie umiem ich nazwać tak jak z ziołami. Wiem co to jest, znam z widzenia, wiem gdzie rośnie. Nie bardzo wiem, jaka jest dobra nazwa botaniczna tego. Czasami, często znam jakąś nazwę taką ludową. Mówią, że kiedy jest za sucho i za gorąco, to skręca ogórki. I znowu widzisz, mamy ten czynnik anomalię pogodową. Czyli ogórki muszą być bardzo dobrze, one lubią parną atmosferę. Muszą być bardzo dobrze podlewane. I może, jeśli ktoś ma taką możliwość, chronione przed słońcem, ewentualnie sadzone w takim miejscu, gdzie jest troszeczkę zacienienia, coś tam, i wtedy one mogą się udać dłużej. To co, musisz jakąś szmatę wywiesić nad nimi? Jeśli ktoś ma takie, wiesz, już tak całkiem rozwinięte i jakoś tam, nie wiem, firanki albo coś takiego? Wiesz, ja stosuję naturalne. Ja sadzę po prostu ogórki razem z innymi. Sadzę przy słonecznikach, czy przy innych takich, przy kapuście i one tam mają już naturalne jakby zacienienie.
Przy innych, które lubią wodę, o tak. Kiedyś posadziłam w tunelu i puściłam je, żeby się piły po sieci rybackiej. Sama zrobiłam sobie ze szturków taką sieć i tam były idealnie, bardzo długo się trzymały, więc może to jest jakieś rozwiązanie, bo tam w tunelu było parnie, ja już o to zadbałam, tylko nigdy nie sadźmy ogórków z pomidorami. One się tak nie lubią, że zaraz jeden na drugie choroby sprowadzają. Czyli albo, albo, czyli załóżmy dwa mniejsze tunele, jeden na ogórki, a drugi na pomidory i przekładać je takie, wiesz, niezbyt duże powierzchnie, albo po prostu, żeby je przekładać, żeby sobie krążyły po ogródku. Tak, albo, albo po ogródku, albo, albo niektórzy, jak mają duży tunel, to wieszają zasłonę. Z folii. Dzielą lepiej na dwa pokoje, tak, dzielą lepiej na dwa pokoje, ponieważ pomidory lubią sucho, lubią mieć nogi w wodzie, a głowy w suchym. Tak, tak, na pewno. Te liście są wrażliwe. Tak, a ogórki lubią spryskiwanie, lubią, lubią taką parną, duszną atmosferę. I poza tym wydzielają każdy swoje substancje chemiczne, które też się nie, tam nie za bardzo zgadzają. Ja się ostatnio dowiedziałam w ogóle, że rośliny rozmawiają nie tylko za pośrednictwem grzybni i korzeni, ale też za pośrednictwem liści i takich różnych. Także... No, szanujmy to. Nie lubią się, to się nie lubią. A czy ewentualnie, jeśli chodzi o te ogórki, jeszcze jakiś taki patent masz? Czy na przykład tutaj te drożdże by się przydały nawet profilaktycznie, żeby tak, je spryskiwać? Tak, przydają się profilaktycznie. Tylko widzisz, czasami jest takie lato, które temu nie sprzyja i wtedy już nic nie zrobisz, choćbyś na uszach z tobą. To jest to, co powiedziałam. Czasami zostaje nam tylko się pogodzić. No jednak przez większość czasu będziesz miał... I przez większość czasu one będą piękne i dorodne i wielkie i w ogóle. Teraz jeszcze chciałam wspomnieć o takim czymś, co mi się rzuciło. W książce, którą polecałam, jest bardzo pięknie opisana kultura trzech sióstr, czyli kukurydzy, fasoli i dyni razem. I podobnie jak dynia sprawdzają się ogórki, tylko to już wiele razy sprawdzałam, oni muszą mieć specjalne gatunki fasoli i kukurydzy. Ponieważ te, które są dostępne u nas, nie da rady zrobić tak, jak tam jest napisane, żeby kukurydza wykiełkowała, a po niej dopiero kukiełkuje i wspina się fasola, chyba żeby rozdzielić to sianie o jakieś 3-4 tygodnie. Ale z kolei to wtedy już dla fasoli będzie za późno. Ponieważ ta kukurydza się sieje po 15 maja, a u nas sezon jest krótki. Ponieważ ja mam już w tej chwili fasolę, która się pnie, która ma dobre 40 cm wysokości, wysiadę tego samego dnia i kukurydzę, no i która jest taka, o dosłownie taka, malusieńka. Więc owszem, można siać te trzy siostry, bo to jest bardzo dobre sąsiedztwo, ale trzeba po prostu przewidzieć, żeby fasola się pieła po czymś innym. Ja robię takie coś na słupie poziomo koło od roweru, stare koło od roweru i do niego doczepiona cała masa sznureczków. To tworzy tak jakby wigwam, a naokoło rośnie kukurydza sobie. Znaczy naokoło, z jednej strony, z drugiej. I tam między kukurydzą gdzieś tam dynia jakaś. Czy kabaczek. Można wtedy zamiast dyni i kabaczek dać ogórki i one już będą miały idealną dla siebie atmosferę w tym wszystkim. Także po prostu patrzmy to, co u nas jest, adaptujmy się, nie można na ślepo naśladować. Jeśli ktoś zdobędzie akurat ten gatunek kukurydzy, ten gatunek fasoli, które Indianie sadzili, to jak najbardziej, ale te nasze trzeba tak robić. No super, dziękuję Ci bardzo. Akurat to, co chciałem się dowiedzieć, to się dowiedziałem. Czy jak zwykle czytasz mi w myślach. Poza tym taki jest czas, że nagrywamy to w połowie czerwca, więc postaram się to szybko zmontować, żeby nasi widzowie jak najwięcej tych Twoich mądrości przetrawili i wprowadzili w życie. No i ten swój ogród w szybszym czasie doczekali tych efektów niż te 7 lat, bo jak powiedziałeś, 3-4 lata cierpliwości i nauki. Bo to chyba wydaje mi się, że najważniejszą sprawą to jest przejść to na własnym tyłku i po prostu te wzloty i upadki na
tyle przetrawić, żeby po prostu wyciągać wnioski, bo to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby się uczyć, nauczyć się po prostu tego, jak ta przyroda żyje, obserwować ją, wąchać, poprawiać. No i dowiadywać się, jakie są wymagania poszczególnych roślin. Też. I czasami to, co powiedziałaś, mieć po prostu pokorę wobec natury, bo natura, no... Ona żyje swoim życiem i sobie poradzi, a ludzie no, chcieliby wszystko, jak to się mówi, tak na pstryk mieć. Tak, i to, a właśnie nie można mieć na pstryk i to jest wspaniałe. Teraz co jeszcze chciałam dorzucić szybciutko. Być może na sadzenie ogórków i kukurydzy jest już ciut późno, chyba że ktoś ma jakieś ogromne siewki wychowane. Jednak pamiętajmy, że siejemy przez całe lato. Są rzodkiewki rozmaite, rzodkiew biała, rzodkiew czarna, rzepa, sałaty. Nawet jeszcze można siać późne rodzaje marchwi, albo wczesne, jeśli chcemy mieć szybko. I wtedy takie młodziutkie, ładne marchewki będziemy mieli jesienią. No i kilka jeszcze innych, na przykład fasolka szparagowa. To, że jest późno w sezonie, to nie znaczy, że jeszcze nic nie możemy posiać. Dziękuję wszystkim. Fasola podobno do 15 lipca. Tak. I lepiej jak sukcesywnie, wtedy będziemy mieli dłuższe zbiory. No cóż, teraz rzeczywiście możemy podziękować za ten odcinek. Piesek chyba gdzieś tam się zdematerializował. Nie, on tu jest, tylko śpi. Dobrze. No to w takim układzie wielkie dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.